Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj na stronie żeglarstwomorskie.pl. Jest to domena z przechwycenia, gdzie próbujemy uporać się ze zdjęciem kary ręcznej od Google za to, że ta strona internetowa została zaatakowana przez hakerów. Jak zapewne już wiesz, ta domena żeglarstwomorskie.pl zmieniła swojego abonenta. Tym abonentem jest nasza firma projektmarketing.pl i tę domenę chcielibyśmy wykorzystać jako zaplecze bądź domenę do przekierowania strony o tematyce żeglarskiej, czyli takie przekierowanie 301 może przenieść moc na domenę pozycjonowaną, czyli tą domenę żeglarstwomorskie.pl moglibyśmy przekierować 301 na domenę puntowita.pl, na przykład jest to strona także o tematyce żeglarska i moc płynąca z tych linków przychodzących zostałaby przeniesiona do domeny puntowita.pl, ale w poprzednich nagraniach powiedziałem Ci, że ta domena jest objęta karą ręczną od Google i tutaj już wysłaliśmy dwie wiadomości do Google z prośbą o ściągnięcie kary. Była to kara za włam hakerski. Po wysłaniu drugiej wiadomości do Google mamy kolejną wiadomość zwrotną z narzędzia Google Search Console. W odpowiedzi na Twoją prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia sprawdziliśmy, czy Twoja witryna narusza wskazówki Google dla webmasterów. W wyniku tej weryfikacji zmieniliśmy lub anulowaliśmy niektóre działania ręczne podjęte w odniesieniu do Twojej witryny. Możesz sprawdzić działania ręczne, którym podlega Twoja witryna za pomocą przeglądarki ręcznych działań Search Console. Oto jak możesz sprawdzić stan Twojej witryny. Sprawdź informacje w przeglądarce ręcznych działań antyspamowych. Możliwe, że zmieniliśmy lub anulowaliśmy podjęte ręczne działania. Jeśli w przeglądarce ręcznych działań nie ma widocznych żadnych powiadomień, oznacza to, że nie podejmujemy już żadnych ręcznych działań wobec Twojej witryny. A więc sprawdźmy tutaj ponownie, czy nasza domena żeglarstwomorskie.pl nie posiada już kary ręcznej od Google. Zauważ, domena żeglarstwomorskie.pl, czyli ta domena, która jest przechwycona, jest naszą własnością w tym momencie. Widzimy już, że ta domena nie została objęta karą ręczną od Google za włam hakerski, który tutaj istniał. W poprzednich nagraniach na kanale projektmarketing.pl możesz obejrzeć właśnie, w jaki sposób ściągnęliśmy, usunęliśmy tą karę ręczną od Google za włam hakerski. Ale czy to jest już koniec problemów związanych z przechwyceniem tej domeny? No zobacz, nie mamy tej kary, więc ten pierwszy punkt już jest ok. Ale musimy jeszcze sprawdzić problemy dotyczące bezpieczeństwa. Czyli jeśli Twoja witryna została zaatakowana przez hakerów, może to być związane z innymi luki w zabezpieczeniach niewymienionymi w przeglądarce ręcznych działań antyspamowych. Sprawdź sekcję problemy dotyczące bezpieczeństwa w Search Console i znajdź wszystkie problemy, które należy usunąć. Czyli znowu klikamy tutaj ponownie do Google Search Console i zobacz, jesteśmy ponownie w narzędziu Google Search Console na domenie żeglarstwo-morskie.pl. Zauważ, sytuacja jest następująca. Google usunął nam karę ręczną od Google za włam hakerski, ale nadal istnieją problemy dotyczące bezpieczeństwa. To jest dosyć bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ w poprzednim filmie odwoływaliśmy się odnośnie tych problemów. I tutaj te problemy, jak widać, jeszcze nie zostały usunięte. Natomiast została usunięta kara ręczna od Google, więc to jest dla nas najlepsza wiadomość. Przejdźmy z powrotem do problemów dotyczących bezpieczeństwa. I tutaj możemy wysłać ponowną prośbę o sprawdzenie naszej witryny. Ale zanim to się stanie, chciałbym Ci jeszcze tutaj poruszyć ten wątek, rozszerzyć ten wątek. Zauważ, że ta witryna została właśnie zaatakowana przez hakerów 21 lutego, a dzisiaj jest dokładnie 21 grudnia, czyli mija dokładnie równo 10 miesięcy, od kiedy ta domena została zaatakowana przez hakera. I teraz chciałbym pokazać Ci, jak ta domena żeglarstwomorskie.pl zachowywała się właśnie od momentu zaatakowania strony przez hakera i najprawdopodobniej kilka dni później ta domena właśnie otrzymała karę od Google za włam hakerski. Więc przeanalizujemy sobie naszą domenę jeszcze raz. Teraz mamy już konkretniejsze dane. Mamy tutaj wykres fraz kluczowych top 3, top 10, top 50. Top 50 w skrócie polega na tym, że ta domena należała jeszcze tutaj do poprzedniego abonenta, do poprzedniego właściciela domeny. No i teraz zobacz, mamy wykres widoczności fraz kluczowych w top 50, to znaczy, że na przykład 14 marca 2016 roku
Ta domena żeglarstwomorskie.pl pojawiała się w Google na 175 różnych słów kluczowych, unikalnych, które miały potencjał wyszukiwań 10 lub więcej, czyli dana fraza kluczowa była w miesiącu wyszukiwana przynajmniej 10 lub więcej razy. Więc teraz przejdźmy z powrotem do tej daty. Zobacz, 21 lutego 2017 roku ta kara została najprawdopodobniej nałożona w okolicach końca lutego, tak? Bo tutaj była wstrzyknięta zawartość hakerska, została wykryta już tego dnia, być może ten włam był już wcześniej, ale Google wykrył taki włam 21 lutego. Być może później, kilka dni później albo kilka tygodni później, Google nałożył na tą stronę karę ręczną za włam hakerski. Nam się już tą karę udało ściągnąć, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że strona, która właśnie jest zagrożona karą ręczną od Google, która posiada karę ręczną od Google, może obniżać swoją widoczność w wyniku wyszukiwania Google. Zobacz, ten atak hakerski na tej domenie był w okolicach 22 lutego 2016 roku, czyli tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie się pokazuje. I ta strona rankowała w tym dniu na 143 słowa kluczowe. I być może tak się mogło okazać, że ta strona właśnie tutaj w okolicach marca mogła już otrzymać karę ręczną od Google, gdzie, jak widzisz, dalej już ta domena systematycznie zaczęła obniżać swoją widoczność w wynikach wyszukiwania Google. To oznacza, że jeżeli twoja strona otrzyma karę ręczną od Google, to właśnie będzie zmniejszała swoją widoczność w wynikach wyszukiwania Google. No i trzeba tą karę jak najszybciej zidentyfikować, namierzyć w narzędziu Google Search Console i podjąć kroki, aby tę karę ściągnąć, usunąć. Zobacz, dla ciekawości tylko, że wykres fraz kluczowych w top 10 akurat w przypadku tej domeny się mocno nie zmienił. Zauważ, że pomimo tego, że ta domena miała karę za włam hakerskich, jej widoczność utrzymywała się w miarę na stabilnym poziomie. Trzeba by było jeszcze konkretnie zobaczyć, jakie to były słowa kluczowe. Czy przypadkiem to nie były słowa właśnie strzyknięte przez hakera, które na przykład w ogóle nie były powiązane z tą domeną, ale już tym się nie będziemy zajmować. Chciałem Ci pokazać właśnie, że domena, która jest zaatakowana, właśnie tutaj była zaatakowana, może już później obniżać systematycznie swoją widoczność w wynikach wyszukiwania Google i doprowadzić do upadku nawet Twojego biznesu, jeżeli tej kary nie namierzysz i jeżeli tej kary szybko nie usuniesz. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Możesz nawet pozycjonować swoją stronę, możesz mieć świetnie zoptymalizowany serwis, możesz pozyskiwać linki do tej strony, ale jeżeli posiadasz karę ręczną od Google, nie tylko za włam hakerski, ale możesz też otrzymać karę od Google za sztuczne, mylące i manipulacyjne linki przychodzące do strony, to także Twoja strona będzie obniżała swoją widoczność w wynikach wyszukiwania albo na wybrane sekcje, na wybrane podstrony serwisu, albo strona będzie obniżała swoją widoczność na całej domenie, jeżeli właśnie taką karę otrzymasz. Karę na całą domenę także można otrzymać od Google. I właśnie ta domena żeglarstwomorskie.pl otrzymała karę ręczną od Google na całą domenę. Na szczęście to karę ręczną już udało nam się ściągnąć z tej domeny. To jest już nasz mały sukces. Teraz musimy, tak jak powiedziałem, przejść do problemów dotyczących bezpieczeństwa. Tak naprawdę dzisiaj jest 21 grudnia, czyli Google stosunkowo szybko nas powiadomił, dzień później już powiadomił nas, że tej kary nie ma, ale tak naprawdę problemy dotyczące bezpieczeństwa nadal są, a ta zawartość tej podstrony, jak Ci powiedziałem w poprzednim nagraniu, ta zawartość podstrony tak naprawdę nie istnieje, więc możemy teraz wysłać jeszcze raz wiadomość do Google, rozwiązałem te problemy, poprosić o sprawdzenie i dokładnie wytłumaczyć, co zostało zrobione. Możemy tutaj także napisać, że tak naprawdę abonent tej domeny się zmienił i dokładnie szczegółowo opisać, że tak naprawdę ten serwer cały został wyczyszczony. Tak naprawdę domena no nie może być narażona na ataki hakerskie, skoro zawartość tego serwera jest pusta. Nie ma tutaj żadnych plików, gdzie mogłoby dojść do jakiegoś zakażenia kodu, do zakażenia kodu szablonu i tak dalej. Więc tutaj możemy wysłać taką dłuższą wiadomość do Google. Informuję, że domena żeglarstwomorskie.pl zmieniła swojego abonenta. W związku z tym zawartość całej strony żeglarstwomorskie.pl została całkowicie wyczyszczona z serwera i zostanie zbudowana od początku na nowym serwerze. Aktualnie w problemach dotyczących zabezpieczeń Search Console widnieje komunikat, że haker mógł zmodyfikować witrynę i umieścił w niej zawartość spamerską. Przykładowy adres URL, który był zainfekowany na stronie poprzedniego abonenta
Tutaj mamy ten adres, który właśnie widnieje tutaj w Search Console. Aktualnie ten problem został rozwiązany, ponieważ zawartość domeny żeglarstwomorskie.pl została całkowicie wyczyszczona z serwera. Aktualna strona nie zawiera żadnych aktywnych podstron, ponieważ czekam na usunięcie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem użytkowników wyszukiwarki Google. Proszę o pozytywne rozpatrzenie i usunięcie problemów bezpieczeństwa żeglarstwomorskie.pl. I taki komunikat wysyłamy do Google, klikamy poproś o sprawdzenie i czekamy, czy ta kara związana z problemem dotyczącym bezpieczeństwa zostanie rozwiązana. Prośba przesłana pomyślnie, sprawdź później, co się z nią dzieje. Więc tak naprawdę czekamy teraz cierpliwie, aż Google ściągnie problemy dotyczące bezpieczeństwa na tej witrynie. Nasz już sukces pierwszy został osiągnięty, najważniejszy właściwie, ponieważ strona już nie zawiera ręcznych działań. Teraz musimy zająć się tylko rozwiązaniem problemów dotyczących bezpieczeństwa. Finalnie interesuje nas taki komunikat, aby ta strona była bezpieczna, tak jak na naszej innej stronie, matwis24.pl na przykład. Obecnie nie wykryliśmy żadnych problemów z bezpieczeństwem związanych z treściami Twojej witryny, więc taki komunikat oczekujemy, a taki komunikat jest aktualnie na naszej domenie żeglarstwomorskie.pl. No i czekamy na wiadomość od Google w tej sprawie, w jaki sposób oni odniosą się właśnie do tych problemów. Ok, i mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Ciebie w jakiś sposób wartościowy i pomocny. Na zakończenie mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeżeli uznasz, że ten materiał okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny, to mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, dzięki czemu Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one dotrą do jeszcze większej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.